dziad z historii sztuki. Kobyła. Szekspir. Leonardo. Neron. Jak mam się tego wszystkiego nauczyć w jedną noc? Hej, jak tam ci idzie? Fatalnie. Zostało mi praktycznie wszystko. Jak to możliwe? Jeszcze jest tutaj półtorej godziny. A poza tym tego jest trochę. To sam zobacz. O, faktycznie tego dużo. Ale wiecie co? Mam pomysł. Zostańcie u mnie na noc. Jest nas trójka. Na pewno się nauczymy razem. Bardzo dobry pomysł. Się musi udać. Poczekajcie. Cezarze! Wysok Cezarze! Prosimy Cezarze!
chociaż się będą z trzaskiem węgli zdoby i stopy iskier umierają pośród zgliszczy. Kto ma zawołać, czy trupy skrwawione będą w niwecz obrócone? Teraz jest Troja. Niestety tekstu za bardzo nie znam, nie przygotowałem się, nie mam dzisiaj papieru. To są dla Homera, dla Owidiusza, ale nie dla ciebie, cesarze. Napisz lepsze. Żebym to ja, wielki mistrz, Leonardo di Piero da Vinci, musiał czekać na modelkę. Ta panelica miała być tu godzinę temu. Godzinę! Co to za czasy? Co to za czasy? Dzień dobry. Czy mam przyjemność z panem Leonardem? Dla kogo dobry, dla tego dobry. Chodź. Miałaś być tu godzinę temu. Wszystko już zdążyłem przygotować. To chyba dobrze, że zdążyłeś, nie? Kogo tu w ogóle sprowadziłaś? Kim oni są? Mieliśmy ich przyjaciółmi. Robimy jako wsparcie mentalne. Ta dzisiejsza młodzież, wsparcie mentalne, pff, też mi coś.
Coś ty się w ogóle ubrała? Jak to w co? W Ramoneskę. Ramones, najlepszy zespół na świecie. Mówi to zespołu? Nie. I nawet nie chcę wiedzieć, co ten termin oznacza. Zespół. Pewnie coś okropnego. O co? Zdejmij go. Nie! Przeklęte niewychowane dziewczę. Wypraszam sobie. Zdejmij to, albo znajdę sobie nową modelkę. Dobrze, siadaj. Teraz zajmiemy się twoimi głosami. I mogą zostać rozpuszczone? Tak nie jest dobrze. Nie. Dobrze, teraz możemy zaczynać. Nareszcie. Czegoś mi tu brakuje. Wiem czego. Oczywiście łasiczki. Tak, to jest to. Dziewiąta prób. Autorzy? Gdzie? A scenografia? Gdzie? Teraz swój cenny czas. Ja, wielki William Shakespeare, twórca Macbetha, Hamleta i Romeo i Julii. Tracę swój czas na nędzne aktorzynie. W jakich my czasach żyjemy? Umawiamy się jak porządni ludzie. Na to. Aktorów? Brak. Scenografii? Brak. Ja, wielki mistrz. Największy poet. Układam scenografię. Ja. Pomoże mi ktoś? Thank you.
co? Koło i Monsanto. Dobrze. Przepraszamy. Zaczynamy. Rany, lecz cicho, bo to wschód, a Julia jest słońce. Wzejdź, cudne słońce, o piękna, skłać zazdrosną zbolałą z niebo lunę. To moja pani, moja kochanka, gdybym mogła wiedzieć, że ona jest. Mówi coś, nic nie słychać. I on przyświecą jak dwie najjaśniejsze gwiazdy na niebie. Mówi, mów dalej, urocza Aniele, bo ty mi w tę noc tak wspaniale świecisz. Romeo, czemuż ty jesteś Romeo? Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę. Jeśli nie możesz tego uczynić, to przysięgnij być wiernym mojej miłości, a ja przestanę być z krwi Capuletu. Mamże przemówić, czy też słuchać dalej? Przyjazna. O, weź inną nazwę. Czymże jest nazwa, to co z owiem różą, pod inną nazwą równie by pachniało. Taki Romeo, bez nazwy Romea, przecież by całą swą wartość zatrzymał. Romeo, porzuć tę nazwę, a w zamian weź mnie, a całą. Biorę cię do słowa, zwinię kochankiem, a krzyżną chrztu tego sprawi, że nie będę Romeo. Ktoś ty jest, co się nocą osłaniając, podchodzisz moją samotność? Z nazwiska? Nie mógłbym powiedzieć tobie, kto jestem. Nazwisko moje jest mi nienawistne, bo jest to święta tobie nieprzyjazne. Zdałbym je, gdybym miał je napisane. Jeszcze my ucho sto słów nie wypiło z tych ust, a przecież dźwięk już ich mi znany. Jesteś Romeomów? Jesteś Monteki? Nie jestem ani jednym, ani drugim. Jeśli jedno z twojego jest niemiłe tobie, Powiedz i dlaczego? Mur jest wysoki i trudny do przejścia, miejsce zgubne. Gdyby cię kto z moich krewnych tu zastał. Na skrzydłach miłości tu przybyłem, bo miłość nie zna żadnych granic. A co potrafi? Na to się i wagi. Krewni twoje nie tworzą mnie wcale. Nie przysięgaj na miłość, a wiem wszystko. To ta noc mój luby. A więc mam już odejść? Tak nie zaspokojony? Żyję. Mój Monteki, zostańcie jeszcze chwilę, zaraz wrócę. Błogosławione nocy. Czy to sen? Czy to ja? Trzysówka, to już naprawdę dobranoc. Jeśli masz wobec mnie godne zamiary i chcesz mnie pojąć za żonę, przyślę do ciebie posłańca, a ty powiesz mu, kiedy i gdzie dokonamy obrzędu. Jeśli nie dzwonisz, zaklinam cię. Pamiętaj, jutro o 9 rano. Jeszcze raz, dobrej nocy. Nie zapomnę, nie zapomnę, moja kochana. Będę czekał. Już prawie świta. Idę, pędzę i wyłożę swój plan zakonnikowi. On na pewno to pomoże. Nie, nie mogę was słuchać. Wy w ogóle tego nie czujecie. Odno. W takim razie to ja nie chcę tego brać. Dobrasz? Tak? Prawdy? No dobrze, znajdę sobie. O, a może wy? Wam się podoba. Na pewno będzie ktoś lepszy od tamtych aktorów. Nie możemy. Nie znamy tekstu. Nie, na pewno wam się uda. Chodź. Muzyka.
Widać z innych, kto nie cierpiał z miłości. Ale chwilę. Cóż to za piękny stoi na balkonie? To moja miłość, moja druga połówka. Gdyby tylko wiedziała, mówi coś, czy ogółem. I ojciec był chyba złodziej, bo ukradł wszystkie gwiazdy i umieścił je w jej oczach. Ach, słyszę, mówi coś. Mów dalej, mam tyle pytań. Bolała, jak spadałaś z nieba, bo wyglądasz jak anioł. Romeo, dlaczego ty jesteś Romeo? Porzuć nazwisko i ojca. A jeżeli nie chcesz, po prostu powiedz, że mnie kochasz. A ja odrzucę moje nazwisko dla ciebie. Coś, czy słuchać jej dalej? Tylko nazwisko jest problemem dla nas. Odrzuć je. Ty się nie zmienisz, a wejdź na całą. No to deal. Trzymam cię za słowo. Czemu zwracasz mi gitarę? W nocy? Bo chcę, żebyś wiedziała, że nienawidzę mojego nazwiska. Jest beznadziejne, bo nas rozdziela. Jeszcze nawet nie zaczęliśmy rozmawiać, a ja już wiem. To ty, Romeo. To ty, Monteki. Cokolwiek powiesz, nie będę żadnym z tych dwóch. Po kiego grzyba się tu wziąłeś? Jak zdołałeś przejść przez mur? Czy naprawdę nie ogarniasz, że już nie żyjesz? Jeżeli ja cię wybrałem, co zobaczy, to koniec. Postradałeś rozum, człowieku? Leciałem tu na skrzydłach miłości. Niczego się nie boję. Jestem niepowstrzymany, rozumiesz? I właśnie za to cię kocham, ale wiesz, że nie możesz się tak narażać. Mogę, bo cię szaleńczo kocham. Zrozum to, dziewczyno. Ja ciebie bardziej. Nieprawda, ja ciebie bardziej. Mogę ci to przysiąc. Nie, nie przysięgaj. Ja wiem, że mnie kochasz. Ale teraz muszę już iść. Dobranoc, mój przystojniaku. Już tyle? Nie zostałem dowodu miłości. Nie dostałem wzajemności. I na razie nie dostaniesz. Ale teraz naprawdę muszę już iść. Pamiętaj o mnie, mój Monteki. Myśl o mnie. Ale teraz muszę już iść. Cudowna noc. Ale czy to by na pewno nie sen? Już naprawdę dobranoc. Jeżeli chcesz mieć mnie za żonę, wyślę ci jutro SMS-a. Napisz ci dokładnie, co tam dzieje, kiedy weźmiemy ślub. Będę pamiętał, mój kotku. A teraz już prawie świta, więc zmykam boska. Thank you.
mówi, lecimy mamy czarnych, to byście wyczynili. Moja droga, wasza siła, wasza piękność i wasza dłoń. Mój kobiety, podsłabiście, mamy na was jedną broń. Sextapi, to nasza rozpowiedza. Sextapi, to coś, co was podnieca. Dzień po tym, czarno, szybko, ten was odbywamy w miejscu. O, jedna cena, a już nie wiecie w stanie. Promia, w 15 godzinach. I będziecie się rozstrzela. Jeden uśmiech, jedyna kilka, już każdy z was. Najdwa, trzy, dwa, od razu grzecznie, serdecznie, za każdy teraz. Słowa poleć, a jednak najsilniejsza, słowa poleć, a jednak najmocniejsza. Piękną, szybką, szarpą, szybką, nasza wolno z tego zapiję. Witaj, jestem Julian Dudy. Ostatni napisałem wiersz. Pozwólcie, że wam go wyrecytuję. Straszne mieszkania, strasznych mieszkania, strasznie mieszkają, straszni mieszkanie. Leśnią i kopciem pełznie po ścianach. Zgroza zimowa, ciemny dnia. Od rana bełkot, bełkocą, mrezą, że deszcz, że drogi, że to, że tamto, trochę pochodzą, trochę posiedzą i wszystko widmo, i wszystko fantom. Zaraz, zaraz, sam wrócisz. Posłuchaj mnie. Maria Pawlikowska Jasnorzewska, miłość. Nie widziałam cię już od miesiąca. I nic. Jestem może wnętrza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać, można żyć bez powietrza. Gimnazjum numer 1, przypominam, znaczy jedyne gimnazjum.